Coraz więcej osób trafia na kwarantannę. W ciągu ostatnich kilku dni to już 600 tysięcy osób w powiecie bełchatowskim, natomiast dziś to ponad 1,5 tysiąca osób. Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie. W obecnych przepisach kwarantannie podlegają osoby, które przekraczają granicę Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, przekraczają granicę Rzeczpospolitej Polskiej ze strefy Schengen, miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, zamieszkują również z osobą zakażoną, jak również są skierowane na test w kierunku koronawirusa przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej. Kwarantanna rozpoczyna się m.in. po ostatnim dniu narażenia, styczności ze źródłem zakażenia albo od dnia, w którym lekarz POZ skieruje pacjenta na test w kierunku koronawirusa. W przypadku osób współzamieszkujących z osobą z wynikiem dodatnim w kierunku koronawirusa, taka kwarantanna jest obowiązkowa od dnia uzyskania przez osobę wykonującą test wyniku pozytywnego i trwa 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Ta kwarantanna może ulec skróceniu w sytuacji, kiedy wykona się test na następny dzień po zakończeniu izolacji. To jest ważne, po zakończeniu izolacji. Jeżeli obowiązku odbywania kwarantanny nie stosuje się dla osób, które są zaszczepione przeciwko COVID oraz w stosunku do osób, które podlegały izolacji w warunkach domowych, hospitalizacji lub izolacji w izolatorium z powodu zakażenia wirusem COVID, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusa COVID i ono posiada stosowne zaświadczenie COVID. Tutaj zmienił się przepis od 1 grudnia, tak? W sytuacji osób z kontaktu, ze styczności, jak to tutaj określamy. W przypadku kwarantanny nie można opuszczać miejsca zamieszkania. Zakaz obejmuje też spacery z psem czy wyjścia do sklepu. Oczywiście kwarantanny są kontrolowane przez stosowne służby. Można ściągnąć aplikację kwarantanna na telefon, która pozwoli nam zaświadczyć, że przestrzegamy stosownych zasad. W przypadku niestety łamania zasad kwarantanny przepisy mówią o możliwości nakładania kary finansowej do maksimum nawet 30 tysięcy złotych, tylko że w każdej sytuacji jest to indywidualnie rozpatrywana sprawa i dostosowywana wysokość kary. Także myślę, że warto przestrzegać tych zasad, które przedstawiamy Państwu podczas wywiadu epidemiologicznego. Istnieją jednak sytuacje, w których zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu. Jeżeli osoba uzyskała skierowanie od lekarza na test, jest zwolniona na czas wykonania testu, czyli dojazdu do punktu wymazowego, dokonania tego testu i z powrotem do domu może wrócić i nie wymaga to zgłaszania do inspekcji sanitarnej takiej sytuacji. Jak również od 28 listopada zeszłego roku zawieszenie kwarantanny może nastąpić również, jeżeli zaistnieje konieczność wizyty u lekarza. Ta wizyta zostanie z lekarzem umówiona i lekarz będzie chciał spotkać się z osobą na kwarantannie bądź na izolacji. Wszystkie konieczne i potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.